Po występach w Warszawie, Olsztynie i Kielcach gruzińscy tancerzy zagościli w Częstochowie. Swój kunszt pokazali w Filharmonii Częstochowskiej. Zespół był założony w 1931 roku w Abchazji. To taki autonomny kraj w Gruzji. Od 1992 roku okupowany przez Rosję. Ale zespół przeżył i teraz ma swoje rezydencje w Tbilisi. Ale zachował u siebie abchazki temperament, abchazkie kultury i teraz chcę pokazać to w Polsce. I pokazali, co potrafią. Warto zwrócić uwagę, że występ był nowością dla fanów gruzińskiego tańca. Nie zawierał jedynie standardowych ruchów, a było to połączenie tańca współczesnego i klasycznego. Menadżer zespołu powiedział nam również, na czym opiera się gruziński taniec i czym się wyróżnia. Temperament, gorące mężczyzny, bardzo piękne kobiety, taki kaukaski temperament, ja bym tak mówił. Gruziński taniec jest bardzo popularny na świecie. Mamy występy zespołu gruzińskich na całym świecie. Ale to, co teraz robimy, to w ogóle coś inne, coś drugie.